Na program zaprasza jubiler Niewęgłowski. Najważniejsze decyzje podejmuj we właściwym miejscu. Sponsorem programu jest Salon Magic Line. Poznajmy bohaterkę naszego programu, Basię Witkowską. Ta delikatna blondynka wprowadziła w swoim życiu przełomowe zmiany. Zmierzyła się z przeciwnościami losu i udowodniła, że potrafi być silna i zdeterminowana. Basia to dyplomowana pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Łukowie. Postanowiła jednak zmienić swój zawód i obroniła tytuł magistra ekonomii oraz handlu zagranicznego na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Od roku 2000 Basia związana jest z branżą finansową i bankową. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem finansowym dla firm działających na terenie całego kraju. Została uhonorowana Nagrodą Przedsiębiorcy Roku 2016 w kategorii Doradca Finansowy z ramienia Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Otrzymała również wyróżnienie na gali przedsiębiorców Złoty Wiąz 2017 w kategorii Innowacyjna Firma Roku. Szczęśliwa mężatka, matka dwóch córek, swoją pasję i marzenia spełnia, biorąc udział w projektach związanych z produkcją filmów oraz seriali. Kiedy byłam dzieckiem, to zawsze marzyłam o tym, żeby osiągnąć w życiu pewien cudowny cel, ale ten cel to było kochać ludzi, kochać moją rodzinę i kochać moich najbliższych. Ale przy tym byłam niesfornym dzieckiem. Była bardzo spokojną, wesołą osobą. Nie była zbyt konfliktowa, prawda? No, aczkolwiek jak żeśmy się pokłóciły, to ona pierwsza wyciągała rączkę, pisała w zeszycie: Justynka, przepraszam cię, nie gniewajmy się już więcej. Moim marzeniem było, żeby pomagać, żeby leczyć ludzi, żeby dawać im to dobro, jak najwięcej od siebie, dawać im jak najwięcej dla nich. Ona nie lubiła się wyróżniać, ona raczej była, może nie była gdzieś na końcu, ale z przodu, ale nie wypychała się, nie rozpychała się łokciami, nie szła do przodu, nie parła tak na pierwszy plan, także no to, co dzisiaj osiągnęła, to szacunek dla niej. Kiedy byłam pielęgniarką, to byłam bardzo mile traktowana przez pacjentów, przez rodziny tych pacjentów. Byłam takim stereotypem osoby, która pomaga, która jest skromna. W świecie finansowym zupełnie ten stereotyp zupełnie inaczej wygląda. Jestem postrzegana jako osoba taka mocna bizneswoman, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo trudne. To były też lata, gdzie przekształciłam swoją osobowość z takiej skromnej, miłej dziewczynki na taką mocną osobę, która jest z mocnym charakterem, która pokazuje swoje wartości, ale również ta wartość przekłada się na mocny charakter. Tak razem żeśmy szły do szkoły, Basia nie była zdecydowana, gdzie ma iść. Ja byłam bardziej zdecydowana, chciałam iść do szkoły pielęgniarskiej. Ona stwierdziła, że po prostu musi iść ze mną, my musimy być razem, my musimy być we dwie. No troszkę nam się drogi rozeszły. Ona została w tej szkole, ja zmieniłam szkołę. Aczkolwiek później też my się spotykały po szkole, cały czas miałyśmy kontakt bardzo dobry ze sobą. Mieszkamy niedaleko siebie, mieszkałyśmy, bo teraz to mieszkamy dosyć daleko. Także no, nie było to jakimś problemem. Czasami jednak zdarzały się sytuacje związane z tym, jak wyglądam, że jestem blondynką, że jestem małą dziewczynką, która wewnętrznie chyba jednak nie posiada tej wiedzy merytorycznej, którą uzewnętrznia. I ten proces, on był naprawdę długotrwały. To nie jest tak, że to przyszło tu i teraz.
W świecie biznesowym sami wiemy, jak to jest być kobietą, żeby dojść do tej merytoryczności, która jest bardzo ważna, tak? Fakty są takie, że 70% w świecie biznesowym to są mężczyźni, a 30% to są kobiety. Przejście na tą stronę męską kobiecie z moim wizerunkiem naprawdę było bardzo, bardzo trudno. Wielokrotnie chyba też się poddawałam, tak po prostu po ludzku, wracając do domu na koniec dnia, że czułam, że to jest ta droga, ale chyba nie do końca mam siłę, mówiąc wprost, walczyć z tym wszystkim. Nigdy nie myślałam, że ona będzie w branży finansowej. No, jakoś tak nie wykazywała takich cech, prawda? Bardziej była taka, no nie wiem, no może jeśli chodzi o szkołę, to nie była jakoś tak ukierunkowana pod względem humanistycznym czy matematycznym. Taka była dobra we wszystkim, prawda? Aczkolwiek no nie myślałam, że tak sobie w życiu poradzi i tak się rozwinie i tak będzie parła do przodu. No, podziwiam ją za to, także no fajnie. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą i jest to branża finansowa, która pomaga analizować przedsiębiorcom przede wszystkim ich płynność finansową, przede wszystkim zdobywać różnego typu kontrakty, prowadzić różnego typu projekty. Moje życie to nie tylko życie zawodowe, ale również prywatne. Jestem szczęśliwą mężatką i to małżeństwo trwa już 14 lat, a w trakcie tego mojego małżeństwa pojawiły się cudowne dwie córki. Pierwsza w 2006 roku, a druga w 2009. I to jest tak naprawdę uzupełnienie mojego życia zawodowego, bo one dają mi cudowną aurę, cudowną siłę na pokonywanie takich bieżących spraw, obowiązków. Realizując swoje marzenie z dzieciństwa, zaczęłam brać udział w różnych projektach reklamowych, serialowych. Podczas jednego projektu filmowego reżyser zwrócił mi szczególną uwagę, że moje życie zawodowe to jest bardzo spójne z tym moim marzeniem, które obecnie realizuję. Dlatego, że wcielając się w różne postaci, role, grając na deskach teatru czy na deskach naszego planu serialowego czy reklamowego, odgrywamy pewne role, ale w życiu zawodowym również ta rola jest do odegrania. Bo spotykając się z różnymi kontrahentami, wielokrotnie wewnętrznie miałam gdzieś taki stres czy lęk, jak to będzie, tak? I te słowa mojego reżysera dawały mi taką pewność siebie, że to jest kolejna rola do odegrania w moim życiu i tak też właśnie robiłam, robię i idę tą drogą. Wydawałoby się, że praca nad wizerunkiem zewnętrznym to jest tylko próżność, ale wykreowanie tego wizerunku to jest naprawdę praca. To jest praca związana z tym codziennym przystosowaniem się do tego życia biznesowego. Moim ideałem kobiety jest osoba, która jest pewna siebie, jest kreatywna, która myśli przyszłościowo, która potrafi dostosować się do sytuacji trudnej, problemowej, ale tu i teraz znajduje rozwiązanie, która się nie poddaje, która z taką wewnętrzną intuicją idzie przez życie i przede wszystkim jest uśmiechnięta, pogodna, pełna miłości i relacyjności z innymi ludźmi. Jest też tak w naszym życiu, na podstawie swojego życia chcę o tym głośno powiedzieć, że pewne rzeczy, które się dzieją w naszych obszarach, w naszym życiu, po prostu przyjmujmy je, słuchajmy swojego serca, swojego głosu wewnętrznego i wierzmy w to, że to się spełni. Jak nie dzisiaj, jak nie jutro, to pojutrze, bo ta droga jest bardzo, bardzo długa i jest przepiękna. Zadbajmy zatem o wizerunek Basi, aby na spotkaniu biznesowym wzbudzała wśród kontrahentów respekt i szacunek. Oto ekspertki, które pomogą osiągnąć zamierzony efekt.
Na początek start w kosmos, to znaczy dom handlowy Kosmos, w którym mieści się salon Magic Line. Tutaj pracuje nasza ekspertka do spraw stylizacji Hanna Dziewulska. Od 10 lat w branży odzieżowej cieszy się ogromnym zaufaniem klientek. Potrafi wykreować wizerunek najbardziej wymagających kobiet. Witam Pani Haniu, dzień dobry. Zapraszam, co sprowadza Pani Basiu? Pani Haniu, ja potrzebuję strój biznesowy. Na moje bardzo ważne wyjście z ważnymi kontrahentami. Nasz sklep, jak Pani wie, oprócz sprzedaży zajmuje się również doradztwem. Także na pewno coś Pani dobierzemy, będzie Pani zadowolona i na pewno wszystko się uda. Widzę Pani Basiu, że nie jest Pani zbytnio zadowolona z tej wersji, ale właśnie o to chodzi. Mimo pory roku strój biznesowy powinien być w kolorze ciemnym, czyli granat, szary, czarny. Nie może nas rozpraszać. Pani Haniu, to co mi się tu nie podoba, granat, tak jak Pani powiedziała, i te ozdoby. Tak, coś bardziej estetycznego, tak. Coś, żeby rozmówcy skupili się na Pani wiadomościach, a nie na stroju, który Pani nosi, prawda? Dokładnie. Może być elegancko, ale nie przesadnie. Jest nieźle, z tym, że ten dekolt jest troszkę za duży. Chciałabym, żeby w ogóle dekolty przy rozmowach biznesowych wydaje mi się, że rozpraszają, prawda? Rozpraszają i rozmówców, i Panią. Chciałabym, żeby skupiła się Pani, tak jak mówiłam, głównie na tym, co ma Pani do powiedzenia, a nie na tym, jak to wygląda. Tak samo i rozmówcy, którzy będą z Panią rozmawiali, żeby skupili się na tym, co Pani mówi, a nie na Pani dekolcie. Także wydaje mi się, że ten dekolt jest za duży. Trzeba zrobić coś, co będzie pod szyjkę. No, wydaje mi się, że to jest najbardziej trafiona stylizacja, prawda? Że jest bardzo ładnie. Bardzo zgodnie. Tak, i tak jak powinno to wyglądać. Podoba mi się czarny, tak. Podoba mi się krój tych spodni. Delikatnie. A jak zdejmę marynarkę? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj rękaw jest za krótki, więc raczej pozostałabym w marynarce. Także wydaje mi się, czyli że jest co, bardzo zostajemy? Dobrze. Zostajemy w tym, jak nie, Pani uważa? Basiu, mam dla Pani jeszcze małą niespodziankę, ale to na sam koniec. Zapraszam do przymierza. Dobrze, dziękuję. Wiadomo, że kobiety kochają biżuterię, a każda okazja jest dobra, by kreację ozdobić gustownym dodatkiem. Dlatego zostawiamy Basię w rękach stylistki, by sprawdzić, jaką biżuterię na spotkanie biznesowe proponuje jubiler Niewęgłowski. W etykiecie biznesu istnieje taka zasada, im mniej, tym tak naprawdę lepiej. Dlatego cała kolekcja jubilera Niewęgłowski, przede wszystkim tutaj biznesowa, skupia się na tym, by pokazać kobietę w stylu biznesowym, bardzo w takim stylu subtelnym, ale zarazem eleganckim i przede wszystkim z klasą. Kolczyki tak naprawdę, na przykład proszę zobaczyć tego typu, mają to zadanie podkreślić ucho kobiety. Przede wszystkim odbiorca, czyli rozmówca kobiety w stylu biznesowym, powinien skupić uwagę właśnie na ten delikatny szczegół, który ma być właśnie szczegółem, ma być właśnie detalem, który dodaje jej takiego uroku. Natomiast delikatna bransoletka tego typu, czyli tak zwany lisi ogon powlekana białym złotem, która nadaje takiego diamentowego blasku, ma za zadanie ubrać delikatnie dłoń kobiety, tak żeby gdzieś tam coś delikatnie, subtelnie się mieniło, nie nawiązywało do właśnie takiego krzykliwego tutaj stylu. Jeżeli chodzi o dress code stricte biznesowy, wyróżniamy również biżuterię dzienną i biżuterię wieczorową. Biżuteria dzienna charakteryzuje się właśnie tym, tak jak wcześniej wspomniałam, detalem, tak, minimalizmem przede wszystkim, samym w sobie. Natomiast jeżeli chodzi o biżuterię biznesową, już wieczorową, tutaj możemy troszkę to inaczej odbierać. Dlatego wtedy proponujemy między innymi naszyjniki, również delikatne, ale z zawieszką, z brylantami, bardzo klasyczną, jednak nadającą tej wyrazistości i klasy, czy właśnie bransoletki troszkę tutaj bardziej masywniejsze, efektowniejsze, żeby coś jednak mimo wszystko się tutaj działo przy tym całym ubiorze. Biżuteria przede wszystkim musi podkreślać ten charakter kobiety, jej charyzmę i to, co ona tak naprawdę chciałaby sobą wyrazić. To nie jest jedynie tam zwykły detal. Mimo wszystko biżuteria ma w sobie pewną magię, pewną moc, wyraża kobietę, wyraża jej uczucia i o tym zawsze my pamiętamy i próbujemy przekazać to wszystko naszym klientkom, które poszukują biżuterii. Nie zawsze wiedzą, czego tak naprawdę poszukują, ale zawsze próbujemy w jakiś tam sposób je poznać przede wszystkim. Tak właśnie my działamy, jubiler Niewęgłowski.
Kreacja wybrana, biżuteria również, zatem pora na stosowną fryzurę. Zajmie się tym nasza ekspertka Renata Włodarczyk, stylistka fryzur, absolwentka szkoły fryzjerskiej Gabriel w Kaliszu. W branży fryzjerskiej od ponad 20 lat pracowała z gwiazdami oraz przy pokazach mody. Obecnie prowadzi swój salon fryzjerski w Łukowie przy ulicy Kościelnej 2. Proszę mi powiedzieć, jakie są Pani oczekiwania co do dzisiejszego spotkania naszego? Chciałabym, żeby nasze spotkanie zakończyło się piękną fryzurą. Fryzura chciałabym, żeby była bardzo prosta, elegancka, ale klasyczna, tak? Żeby nie było tego przepychu, takiego wow, żeby ten efekt był bardziej do stylu biznesowego niż takiego imprezowego, weselnego. Tak, to moja propozycja by była taka, żeby to był taki właśnie prosty, klasyczny koczek, bez właśnie dodatków, bez biżuterii, żeby był taki elegancki i jednocześnie dopasowany do stroju i wizerunku Pani. Proszę mi powiedzieć, jak Pani pielęgnuje swoje włoski? Moja pielęgnacja poranna wygląda tak, że oczywiście nakładam szampon, myję raz, drugi. I jest odżywka, tak? Odżywka jest zawsze ze spłukiwaniem i to jest codzienny taki rytuał, tak? A proszę może nie codzienny, właśnie... ale co drugi dzień. Co drugi. Mój włos, tak jak Pani widzi, on jest dosyć cienki, bardzo się łamie, kruszy. Staram się, żeby ta pielęgnacja również wieczorna była odpowiednia. Czyli szczotkuję te włosy. Tak, bardzo dobrze. I czasami śpię w spiętych, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo chyba tak, niektórzy tak, mówią... nie do końca, właśnie, bo wtedy włosek i cebulki są tak jakby troszeczkę naciągnięte, więc ten włos nie jest swobodny. No, także właśnie. Fajnie by było pozostawić je takie naturalne, rozpuszczone. Ostatni etap, makijaż, który decyduje o efekcie końcowym każdej stylizacji. Zajmie się tym nasza kolejna ekspertka Agnieszka Orzyłowska, właścicielka salonu Make-up Bar w Łukowie. Współpracuje z makijażystkami gwiazd przy programach telewizyjnych Taniec z gwiazdami, Twoja twarz brzmi znajomo, The Voice of Poland oraz spotach reklamowych. Prowadzi szkolenia przygotowujące przyszłe makijażystki do zawodu oraz udziela indywidualnych lekcji makijażu. Zasada dress code w makijażu mówi nam, im mniej, tym lepiej. I dlatego należy uważać w makijażu, żeby nie odwrócić uwagi rozmówcy od zamierzonego celu rozmowy, na przykład poprzez zbyt mocny makijaż. Warto podkreślić swoją kobiecość poprzez na przykład czerwone usta, ale w takim stonowanym odcieniu czerwieni, delikatną kreskę, na przykład możemy rozetrzeć delikatnie ją cieniem, dobrze wytuszowane rzęsy. Bardzo ważne jest też, żeby skóra była zmatowiona. No i też bardzo dobrze jest pamiętać o tym, żeby podkład był idealnie dobrany do odcienia skóry. Kobieta w biznesie ma zdecydowanie trudniejsze zadanie od mężczyzny. Musi udowodnić swoje kompetencje na każdej płaszczyźnie wizerunkowej i merytorycznej. Pani Agnieszko, co Pani proponuje w ramach makijażu biznesowego? Czy on powinien być delikatny, czy bardziej mocniejszy? W jakim charakterze powinien być ten makijaż biznesowy? Pani Basiu, zrobi Pani makijaż delikatny. Natomiast postawię tutaj troszeczkę na usta. Usta zrobię w kolorze czerwonym, ale delikatnym, w delikatnym odcieniu. Nie będzie to kolor taki wyzywający, prawda? Jeżeli chodzi o oczy, bardzo dobrze wytuszowane rzęsy, delikatna kreseczka. No i to, co jest bardzo ważne, też skóra musi być zmatowiona. Nie może się błyszczeć. No i myślę pokrótce, że tyle. Myślę, że mi się podoba. Troszkę przeraża mnie może ten efekt czerwonych ust, ale zdaje się tutaj na Pani specjalność, doradztwo i proszę działać. Dobrze, to zaczynamy.
Jubiler Niewęgłowski. Najważniejsze decyzje podejmuj we właściwym miejscu. Niewątpliwie oferujemy coś więcej niż tylko biżuterię. Dzięki swoim produktom od wielu lat stajemy się cichym bohaterem tylko najważniejszych i najpiękniejszych chwil w życiu naszych klientów. Począwszy od narodzin, poprzez chrzest, zaręczyny czy ślub, uczestniczymy w najpiękniejszych, a zarazem najważniejszych momentach ich życia. Taka świadomość zobowiązuje i motywuje. Cardinal Palace, eleganckie centrum konferencyjno-wypoczynkowe, położone w urokliwej, otulonej łąkami i lasami miejscowości Klimki koło Łukowa, powita Państwa bajkową scenerią. Cardinal Palace składa się z trzech klimatyzowanych sal bankietowo-konferencyjnych, restauracji, komfortowych pokoi hotelowych, ogrodu nad stawem z mostkiem na wyspę, altany oraz placu zabaw dla najmłodszych. Cardinal Palace to idealne miejsce na zorganizowanie eleganckiego przyjęcia weselnego, konferencji, spotkań biznesowych oraz imprez okolicznościowych. Dla nowożeńców oferujemy gratis ekskluzywny apartament. Dla salonów Parizel najważniejsza jest jakość i nasze klientki. Dlatego suknie, jakie oferujemy, są umiejętnie dobrane i wyselekcjonowane, tak aby każda panna młoda znalazła suknię dla siebie. W naszych salonach pozwolimy Ci cieszyć się radością wyboru. Postawiliśmy sobie za cel, aby jak najdokładniej poznać Twoje potrzeby. Razem przeanalizujemy Twoje pomysły i pragnienia. Pomożemy Ci wybrać suknię idealną do Twojej sylwetki, o jakiej marzyłaś od dzieciństwa. Lawenda jest idealnym miejscem do organizacji wymarzonego przyjęcia, niezapomnianej imprezy okolicznościowej, imprezy integracyjnej, czy też spotkania biznesowego lub konferencji. Do Państwa dyspozycji mamy restaurację i dwie sale bankietowe. Oferujemy przestronne i komfortowo wyposażone pokoje o niespotykanym designie oraz pokój VIP. Oferujemy również możliwość zorganizowania imprez plenerowych w naszych romantycznych altanach położonych w otaczającym nas parku. Ferromedia. Lider technologii światłowodowej.
wybudowaliśmy 1500 km infrastruktury światłowodowej. To odległość jak z Warszawy do Paryża. Używamy najlepszych na świecie urządzeń. O światłowodach wiemy wszystko. Światłowód to nieograniczone możliwości, które możesz mieć dla siebie. Nasza telewizja posiada funkcje, jakich zawsze Ci brakowało. Przewijanie i pauza to najprostsze z nich. Możesz nagrywać 200 programów jednocześnie. Ty decydujesz, co i kiedy oglądasz. Jesteśmy ludźmi, którzy pracują z pasją. Znajdujemy własne rozwiązania. Uczymy innych. Jesteśmy stąd. Mieszkamy obok Ciebie. Zamów przyłącze światłowodowe do swojego domu. Feromedia. Bądź w przyszłości już dziś. Praca naszych ekspertek zakończona. Pora, by Basia zobaczyła efekt końcowy. Nie, jestem w szoku. Dziewczyny, jesteście mistrzyniami. No, stylizacja jest przepiękna. Taka, jakiej nie wyobrażałam sobie nawet w swojej głowie. Jest cudownie, pani Agnieszko. Jestem zszokowana. Te rzęsy, no i ta pomadka. Pani Renato, włosy, fryzura. Klasa sama w sobie. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo, nie, aż żeby nie powiedzieć za dużo, że przeszczęśliwa. Nie potrafię tego wyrazić słowami, jak mi się podoba. Przepięknie. My się też bardzo cieszymy, że mogłyśmy Panią poznać i zrobić to, co zrobiłyśmy. Bardzo, także życzymy. Dziewczyny, jesteście mistrzyniami. Życzę kolejnych takich biznesowych stylizacji. A my życzymy Pani powodzenia. Super. Dziękuję Pani Renato, bardzo dziękuję. Też dziękujemy. No to chyba jestem gotowa na spotkanie z moimi kontrahentami. Przyszedł czas na wielkie wyjście. Basia rusza na spotkanie biznesowe na wysokim szczeblu z męskim gronem. Sprawdźmy, czy stereotyp kobiety blondynki w świecie biznesu zdominowanym przez mężczyzn zostanie pokonany. Pewne rzeczy, które się dzieją w naszych obszarach, w naszym życiu, po prostu przyjmujmy je, słuchajmy swojego serca, swojego głosu wewnętrznego i wierzmy w to, że to się spełni. Jak nie dzisiaj, jak nie jutro, to pojutrze, bo ta droga jest bardzo, bardzo długa i jest przepiękna. Podziękowania dla firmy Moda, spółka cywilna, właściciela salonu obuwia przy ulicy Piłsudskiego 2 w Łukowie za pomoc przy realizacji programu. Podziękowania dla firmy Łuksja, spółka ZO za pomoc przy realizacji programu. Moje życie zawodowe... Czekajmy, tylko samolot przeleci. I w tym czasie nas zjedzą. Do pośmiechu będzie. Już samo wejście. No tak, to sobie tak, możemy podmachać teraz. Bardzo mi jest przyjemnie. Nie? Pani Basia, tam. Pani
Będę cię tu przeszkadzał? No, mówmy sobie po imieniu, tak? Bo z panią Basią też nie? Możemy? Tak. Może Brudzia? Nie przytulaj, to normalnie cię uduszę. Może właśnie ty mnie jeszcze nie przytulaj, bo to wiesz. Ja będzie cięcie, dobrze? Dobrze. Arturze, uciekaj. Do tyłu.